Szanowni Państwo, Panie Wojewodo, Panie Pośle, Samorządowcy, Drodzy Państwo, jest mi miło i sympatycznie, że możemy tutaj rzeczywiście świętować, bo 1000 kilometrów nawet nie wiedziałem, że moglibyśmy do Zagrzebia dojechać razem tutaj z Wojewodem Kozłowskim. To jest spory odcinek. Ale chcę powiedzieć, że pamiętam ten pierwszy dzień, ten pierwszy odcinek właśnie zupełnie, to było lato i w polu budowaliśmy drogę i wszyscy byli zdziwieni, dlaczego i czy ten program może się udać. Dlaczego robimy program, budujemy drogi w polu, a przecież chodzi o autostrady, o drogi ekspresowe. Czy to nie jest jakieś udawanie? To nie było udawanie. Czy to był program, żebyśmy mogli pokazać, że chcemy rzeczywiście dotrzeć do ludzi, żeby drogi, które używane są przez nich na co dzień były bezpieczne, dawały komfort lepszego funkcjonowania, lepszego życia. I wydaje mi się, że to się udało, ale udało się dzięki temu, że też pokazaliśmy, jak ważna jest taka dobra, otwarta współpraca. Jak ważne jest, żeby samorządowcy między sobą, bo przecież i ci powiatowi, i gminni, dobrze piszą wspólne projekty. Jak dobrze są w stanie współpracować z administracją rządową, z wojewodą, z marszałkiem. Jak pokazujemy, że tam, gdzie dobrze otwarci, sensowni ludzie, tam można rzeczywiście robić dobre, sympatyczne, ważne dla mieszkańców rzeczy. Za to chciałbym podziękować. Ja rzeczywiście udało mi się ten program wymyślić, bo wydawało mi się wtedy, że już nie tylko przecież drogi ekspresowe i autostrady, one są bardzo ważne, ale chciałem, żeby z tego pomysłu mogli korzystać wszyscy i to się udało. Życzę, żeby to nie był ostatni kilometr, panie wojewodo, żeby w tym, po przejściu tego trudnego budżetu przyszłego roku, kiedy tych pieniędzy nie jest tak dużo w tym programie, jakbyśmy chcieli, żeby od 2015 roku ten program wrócił w pełnym wymiarze. Żebyśmy mogli dalej robić, bo naprawdę jest ciągle dużo do zrobienia, ale jestem przekonany, że możemy to wyzwanie podjąć i cieszyć się z tego, że będziemy spotykać się przy następnych takich okrągłych rocznicach. Dziękuję bardzo.